jebłaj. Random.org, właśnie dzięki tej stronie będziemy dzisiaj uzupełniać naszego drafta. Dawno nie było żadnych challenge, jeśli chodzi o draftowanie, dlatego postanowiłem to zmienić. I dzisiaj właśnie, tak jak mówiłem na początku, Random.org pomoże nam wybrać naszego drafta. Także bez przedłużania możemy już startować. Pierwszą opcją do wybrania będzie formacja. Tak patrzę, no dupy nie urywać, mamy być 4-3-3, no dobra. Także tak jak widać tutaj losujemy i pierwszym numerem będzie numer 5, o 4-3-3, no jakby nie patrzeć oprócz 4-1-1 jest to 4-4-1-1. Lecimy, okej, okay, no to teraz kapitani. No co jest z tej? Naprawdę jest coś słabo, no dobra. Wstępny będzie w takim razie, uwaga. Numer 1, Dawid, o Jezus Maria, Dawid Silva, no chyba... Chyba najgorszy, no trudno, no musiałem wiedzieć, na co się porywam. No dobra, no to myślę, że idziemy na prawe skrzydło. Oj, oj, oj. Jest to nowy toc, no dobra. Lecimy dalej, teraz będzie numer 5, czyli Hulk. No dobra, no Hulk nie jest najgorszy, no ale sami wiecie. Mogło być lepiej. Prawa obrona, znowu Dani Alves, no w sumie... Coś czuję, że będzie numer 4, nie wiem czemu. What was this? No serio. Teraz będzie środkowy napastnik. Aubameyang bym chciał. Tak jest! Aubameyang. Ale stabilnie. Lewe skrzydło. Toty Ronaldo mi się przydał. Mam nadzieję, że to nie będzie Cavani. Toty Ronaldo, tak jest. Dobra, no nie ma zgrania totalnie, ale to nie ma najmniejszego problemu w tym momencie, bo mamy świetne karty. Numer 2. Tolisso, który miałby zgranie z nikim, w sumie nie ma zgrania, naprawdę to są same czerwone linki. HPD, tu bym się przydał w sumie Krychowiak, ale to będzie Pizarro, który też nic mi żadnego zgrania nie da. Lewą obronę pójdzie Luis, nie, Willems, o Boże, jak tu jest czerwono. Będzie Abdenur, co mi kompletnie nic nie daje, Boże. No dobra, numer 5, który to będzie Barcali. Absolutnie nic. Po ostatniej w tej 11 będzie numer 3, Leno. No, jak na złość, żadnego zgrania. Wszędzie jest czerwony link. No dobra, to lecimy myślę teraz od rezerw. Jakby co, teraz będą pokazane tylko najlepsze karty. Gdyż po prostu jest tego bardzo dużo, a nie chcę was tym zanudzać, także... No, to tyle, także wracamy do odcinka. Numer 2 to jest Bajano, który da mi zgranie, proszę. Będzie pierwszy pomarańczowy link. Numer 5 to będzie David Luiz, który też mi jakieś zgranie da. Tak jakby. I będzie Aleksandro, ale na LP. Dobra, dam go na lewą obronę, będzie zielony link z Barcali. To ostatni wybór, bo jeszcze trener czwóreczka, to będzie, o Jezu, Dodo. No, po głębszej analizie nic po prostu z tego nie wycisnę. Także myślę, że no, może po prostu lecieć do pierwszego meczu i oby poszło mi jak najlepiej, bo... Fajnie byłoby w sumie wygrać parę meczy, także lecimy. Pierwszy przeciwnik i co on ma? Ma 5 z tyłu. O, to nie wróży najlepiej, jeśli mam być szczery. Zgrania też w sumie nie ma sporo, no, ale też nie mam się czym chwalić, także... No, świnka postanowiła pić. Toty Ronaldo, mam nadzieję, że mi pomoże dzisiaj, bo... Razem z Aubameyangiem mogą robić w sumie fajne duo, to lecimy. Dobra, Toty Ronaldo 28 metrów. Idealnie wymierzone. Toty Ronaldo. Ajajaj, gdyby. No chyba gdyby nie rysło tego obrońcy, to myślę, że. Myślę, że mógłby być już gol. Już to nam da, Dodo. Jednak nie. Jak to przyjął Dodo? Na ramię Dodo, ajajaj. Jeszcze jeden nożny. Pizarro do Hulka. Pół do środkowania, tam jest Aubameyang! Gol! Jest gol! Aubameyang. 1-0, w sumie nie wiem. Dziwnie ta redakcja była, bo jeśli mam być szczery, spójrzmy tutaj. Hulk idealnie dośrodkował. Aubameyang na 1-0. Tak jest. Oj, Luis, o, ale Luis teraz, no, poszalał. No, muszę teraz liczyć na to, że Gomez mi to jakoś obroni. Sweaty gol, 1-1. Słabo. Faul? No tam był faul, ale jest Dodo.
Ronaldo. Dawaj, dawaj, Ronaldo, tak! 2-1, ale... No, bramka tak głupia, że aż... Zbyt głupia po prostu. 2-1, bramka do szatni, właśnie się mecz... Pierwsza połowa skończyła. 2-1 szczęśliwie w sumie, no ale... Jak widać, w tak same strzały celne, także... No... Jest progres. Pul poczekał na Aubameyanga, ten już biegnie. 99 pace'a. Robi swoje, Aubameyang, bramkarz wyszedł, Aubameyang! Boczna siatka. Aj, to już mogło być 3-1 na spokojnie. Dodo, ten do Cristiano Ronaldo. CR7, wszystkich objechał jak chciał. I mamy już 3-1. Aubameyang się teraz urwał. Oj. 3-2. Po prostu sobie przebiegł i strzelił. Okej, fajnie. Strzedł, ale tutaj nikogo nie ma przed polu. Dobra. Zarnie, które jest lewonożny czy prawo? GOL! 4-2, tak jest. Nie wiem nawet, który nożny jest Pizarro. Ale myślę, że jesteśmy już w drugim meczu drafta, to raczej nie powinno się już zdarzyć nic złego, mam nadzieję przynajmniej. Koniec meczu, wygrywamy 4-2. Mimo, że skład nie ma w ogóle, no praktycznie parę linków tam jest, jeśli chodzi o zgranie. To powiem wam, że gra się całkiem fajnie, jest Dodo razem z Pizarro są zawodnikami meczu. No i tak, no jesteśmy już w ćwierćfinale, no i lecimy dalej. Przeciwnik co będzie miał, o kurde. Kolorowo ma trochę tutaj, Aguero, Toc. I jeszcze Busquets, Neymar, Ronaldo, Royce, no może być ciężko. Ajajajajaj, z czym się bateria rozładowuje w padzie. Spójrzmy strzał. O Jezu, wybi Luis. Dobrze. Gorąco się zrobiło. Serio, że okno otworzę. O, ale teraz błąd mojego przeciwnika. Aubameyang. Hulk, tak jest, 1-0. Po błędzie mojego przeciwnika. Tak jest, czyli mamy 1-0. O, dobra, na razie jest. Musimy to utrzymać, nie ma opcji. Nie ja falowałem na tego Ronaldo, ale za mocno się wydaje, że go tak podkręcił. O mój Boże. Podkręcił. Mocno podkręcił. 2-0, o kurde, nie spodziewałem się, że to wyjdzie. Jakiej rotacji to nabrało. 2-0. Biegnij Hulk, biegnij! No i dobiegnie. Koniec pierwszej połowy, 2-0. Znowu mamy bardzo fajną celność strzałów, co już zadziwiające, mam się mówić szczery. No ale dobra, lecimy dalej. Aubameyang ma dużo miejsca, Aubameyang. Dobra, uderzam. Apa! 3-0. Tak jest, 3-0, Aubameyang. Nie wiem czemu, miałem jakieś przeczucie, że to może wejść. Taki... Aubameyang biegnie sam. Ronaldo... wykończyć, bo... Ja pierdziele, nie! To ty Ronaldo nie umie wykończyć, no come on! O Jezu! Myślałem, że to wejdzie. Ach, ładnie leciało. Aubameyang 4-0. To nie zabawne, jak ma Ronaldo. Obwarcali. Ronaldo? To chyba sprawdźmy. To był... O Jezu, nie wiem, przesprawdzić. Ronaldo, tak, Ronaldo 4-0, no i coraz pewniej. Taliska. Faul, oj, to może nawet czerwona kartka, bo taki brzydki faul od tyłu. Spójrzmy. Tak jest, czerwony kartonik. I mój przeciwnik będzie w osłabieniu, co mnie bardzo cieszy. Dam nawet Hulkowi strzelić tego wolnego. Idealny... O Jezu. Nieważne. Hulk. O, od razu miejsca. Hulk.
Cristiano Ronaldo i 4-5-0. Mamy półfinał. Mamy to. Kolejny streak przerwany, ale mamy pasy. Zacznie się to uda zrobić. No. No nie chcę tego trenera. Tak jest, ale bramka. Co prawda wiem, że ma dużego pada. Ale chciałbym. Zobaczmy powtórce. Nice. Wygrywamy mecz 6-0 bez żadnych problemów. No i mamy półfinał. Wieście lub nie, ale mamy półfinał. Numer 3 kolorowo. Ligę hiszpańsko-niemiecko-angielską, także no. Kreatywnie. O nie, nie, Thomas mu. 1-0, serio. Strasznie głupio mam, jeśli mam być szczery. To ty Ronaldo, uderz! O, tak jest, to jest właśnie to ty Ronaldo, 1-1. No, muszę więcej się skupiać, bo... No wyszedł mi ten skillrun, to nie jest może skillrun, ale... Przebieg pół boiska, no i mamy 1-1, to ty Ronaldo. To ty Ronaldo, strzał! A pomijak! 2, tak jest, 2-1. Na razie jesteśmy w finale, to jest, na razie jeszcze została druga połowa, znowu gol do szatni. Przetrwamy drugą połowę, będzie finał, tyle mogę powiedzieć. Pomimo tej pierwszej bramce miałem jakieś wątpliwości, jest całkiem spora szansa, że może być finał, także lecimy dalej. Tu jest Aubameyang przypchnie od tego, tak jest. Aubameyang. Strzał! Poprzeczka, nie, ale jeszcze jest dobitka, ajajaj, nie miałbyś tej dobitki, no ale... Dodo, Pizarro, sup! Mamy jak? Spiecznie. Oj, naprawdę niby, spiecznie! Ja, no 2-2. O kurde, co ja... 3-2. Co ja dzisiaj za dzień mam z tymi skidronami, to ja nie wiem. Po prostu wziąłem piłkę Ronaldo i zacząłem nim biec. Skillować. I weszło. Jakim cudem nie wiem, ale weszło. Okej, okay, no to mamy 3-2. Hulk. Poprzeczka już dobi... Kurde, ale teraz ciąg na bramkę mam teraz naprawdę, no... Taki jak nigdy. Tak jest, moi drodzy, mamy finał. Randomem, kompletnym randomem sposobem random.org mamy finał drafta, no nie spodziewałem się kompletnie, ale jest ten finał, no i idziemy właśnie do tego finału. Silnik do finału, jaki on ma skok, kurde, 90 oceny. What the fuck. Więc tak, ma Toty Neymara, Toty Aguero, Toty Bale jest na środku obrony, Ronaldo jest na cofniętym lewym skrzydle. Wow. Do. Ronaldo czyżby? Ronaldo Lewano! Słupek! Hulk? Jesus! Co on tam zrobił z tymi obrońcami, ale jeszcze... Uh-oh. Leo Messi? Sam na sam praktycznie, jeszcze tam Barzali. O nie! Gomez! Świetnie teraz Gomez obronił, dobra. Więc w pierwszej połowie jestem bardzo ciekaw statystyk, bo... 7 strzałów, 3 celne. No, cisnę trochę, no mam nadzieję, że się uda wygrać tego drafta. Hulk świetnie odebrał piłkę, to będzie ta akcja, Hulk! Hulk! Ronaldo! Tak, jest! 1-0 Ronaldo. Musimy to utrzymać, musimy to utrzymać, to musi być wygrany draft. Naprawdę, dzisiaj mi się tak fenomenalnie gra. To musi być ten mecz, ten draft w sumie. Powiedział, że kolega tutaj... uwierzył w siebie. Udało się, moi drodzy. Nie sądziłem, że podczas randoma to się może udać, ale mamy to.
I teraz jakie dostaniemy paczki, bo też jest w sumie ważne, bo są tocy i... Bo pokardziemy paczką za 50 albo za 35k, mam nadzieję, że nie dostanę 2 razy 25 strzech świecących. To by zabiło cały film. Paczka żadnych zawodników, tak jest, moi drodzy, paczka za 50k. Okej, lecimy. Spokojnie, paczka za 5k, na razie nie ma co się podniecać, w środku będzie kompletnie nic. I paczka za 50k. Myślę, że draft powinien się zwrócić, mimo że... W środku będzie Pogba. Pogba! O kurde, proszę bardzo. Nie widzicie tego, ja zrobię screena. Ale mój przeciwnik napisał, że grałem bardzo dobrze. Szanuję takich ludzi. No także, tak jak widzicie, draft niesamowity. No świetnie mi się grało, no tak jak nigdy praktycznie, jeszcze trafiony Pogba, którego za chwilę sprzedam. Ile 80 tysięcy, ja... No, czegoś dobrego nie trafiłem, sprawda, szkoda, że niekiedy jest seriale. Już nie będę na ten... wszelki wypadek się... dołował, także to było na tyle. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, jeśli jesteś nowy na moim kanale, zostaw suba. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.